Dzień dobry, Sabina Wolter, Love in Missy Coach. Wyjaśnię w tym wideo jedno z takich podejść, które będą mogły Wam pomóc rozwinąć się w relacji. I szczególnie w tym segmencie, który jest związany z seksualnością, z intymnością, bliskością fizyczną, Waszymi ciałami, tym jak się czujecie z Waszymi ciałami, ze sobą samymi. I jak bardzo Wam dużo jest tam rozkoszy. Wiecie, mogłabym też mówić coś na zasadzie potrzebujesz takiej praktyki albo, nie wiem, nauczenia się punktu G lub orgazmów szyjkowych albo całocielesnych, jeśli jesteś facetem, to kontroli ejakulacji albo lub i orgazmów wielopoziomowych, energetycznych, całocielesnych i tak dalej, bo oczywiście to jest dostępne dla każdego mężczyzny, o ile jest po prostu otwarty na to, żeby próbować. Ale to wideo jest o trochę innym charakterze i tym samym chcę, żebyście zwrócili uwagę na tych parę aspektów. Bez względu na to, czy jesteście w relacji z drugim człowiekiem, czy nie. I uwaga, jeżeli masz ciało, to masz partnera seksualnego. Po prostu. I od niego się zaczyna. To, co umiesz, to, co wiesz i jak podchodzisz do swojego ciała, przełoży się później, jeśli jesteś obecnie singlem czy singielką, na to, jak będziesz reagować i co będziesz wnosić i czym się cieszyć w relacji z drugim człowiekiem, gdy dojdzie już do poziomu cielesnego. I jak zawsze zapraszam do darmowej konsultacji każdą kobietę zainteresowaną tym, żeby wejść w głęboki potencjał cielesny, korzystać z własnej kobiecości, z otworzenia się na własną seksualność i nauczenia się korzystania z niej, aby budować swoje życie przyjemniejszym, lepszym i już naprawdę z taką wolnością, soczystością, takim naprawdę pięknym, kobiecym, pełnym iskier, żarem. Chciałabym tego dla Was wszystkich. Jeżeli jesteś zainteresowana, to link do zabukowania rozmowy ze mną pod opisem filmu, a teraz przejdę do materiału. To, co ma ogromny wpływ na to, jacy jesteśmy w seksualności, znowu, to nie ma znaczenia, czy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, czy póki co sami, to nie ma znaczenia, jest to, czy jesteśmy prawdziwi, czy jesteśmy autentyczni, czy znamy swoją prawdę. Co to znaczy być autentycznym? Co to znaczy wyrażać prawdę? Nam się wydaje, że mówimy prawdę, bardzo często, ale czy zawsze? Czy zawsze rzeczywiście mówimy tę prawdę? Wiele moich klientek i klientów myśli, że wyraża prawdę, ale tak naprawdę część tej prawdy jednak trochę pomija. Finalnie przedstawia się obraz, który jest lekko zniekształcony, ofiltrowany, wybielony, że gdzieś jednak jest taki rejon, którego się nie mówi, nie przekazuje drugiej osobie. Dlaczego? Intencje są bardzo piękne. Nie chcę ranić drugiej osoby. Nie chcę nikogo skrzywdzić. No, ja to jednak poniosę, ja to znoszę, dam radę. To po co krępować? Po co robić kłopot? Po co rozgrzebywać jakieś rzeczy? To bez sensu. To są takie intencje typu, no, chcę chronić tę drugą osobę od jakiejś niewygody, jakiegoś bólu. Uwaga! To jest bardzo ważne, co w tym momencie powiem. W relacje wpisany jest ból. I powiem teraz coś, co no, każda dojrzała emocjonalnie osoba potrzebuje przyjąć, że jeśli jesteśmy w jakiejś relacji, to musimy zaprzyjaźnić się z tym, zrobić miejsce na to, że tu nie chodzi o to, że my nie chcemy ranić innych ludzi, jakby chroniąc ich przed częścią jakiejś prawdy. To nie chodzi często o to. Tu chodzi o to, że my jesteśmy powodem tego bólu. A my nie chcemy sprawiać bólu, prawda? My nie chcemy sprawiać bólu. Tu nie chodzi o te osoby. Bo z drugiej strony, zauważ, czy nie jest w tobie taki ładnie pachnący kwiatuszek, narcyz, który mówi, mi zależy na prawdzie. Ja chcę, żeby ludzie byli ze mną szczerzy. No, wolę poznać gorzką prawdę, niż żeby ktoś miał kłamać, no nie? To dlaczego my nadajemy sobie takie pozwolenie, taki tytuł i co sprawia, że my jesteśmy tacy inni i trochę lepsi od reszty, że akurat my to możemy kłamać innym. Że akurat my to jednak część możemy sobie zachować.
spójrzcie na to też z takiego poziomu, kurczę, może ja po prostu robię trochę błąd. Nie oceniajcie się w tym momencie. Ja, by the way, narcystyczny kwiatuszek to jest takie zabawne określenie. Absolutnie nikogo nie diagnozuję i w ten sposób nie pokazuję, że ktokolwiek, kto tak robi, to faktycznie to jest narcyzm, to jest rodzaj cechy. I żeby być narcyzem, to trzeba mieć szerokie spektrum różnych zachowań, które się będą całościowo na to składać. To jest jeden rodzaj cechy, okay? Takiego ja kontra inni i ja w trochę wyższej postawie wobec innych. To jest taki kontekst. Ale no i czy my właśnie nie nadajemy sobie w tym momencie takiego wyższego statusu, że akurat no my możemy i że to jest usprawiedliwione, bo przecież to jest przykryte dobrą intencją, czyimś dobrem, prawda? No niekoniecznie. Jeżeli ty wyznajesz prawdę jako wartość, jeżeli prawda ma dla ciebie wartość i wiesz, czy ma wartość, bo zapytaj się siebie, czy ja chcę, żeby ludzie byli ze mną szczerzy, czy wolę raczej, żeby kłamali, żebym ja się lepiej czuł lub czuła, żeby udawali przede mną w imię mojego lepszego samopoczucia, okej? Okay? Że nawet jak nie chcą iść ze mną na imprezę, to pójdą, powłóczą tymi nogami i no, przynajmniej są przy mnie. Ja wiem, że się tam może niespecjalnie dobrze bawią, ale jak się ich pytam, czy się dobrze bawią, no to robią tak. Czy ja chcę czegoś takiego? Bo jeżeli mówisz nie, to dlaczego miałbyś być wtedy inną osobą? Czy miałabyś być inną osobą i robić odwrotnie? Tu potrzebujesz swojej integralności, swojej spójności. Jeżeli to, co czujesz, odpowiada temu, co mówisz, a to, co mówisz, odpowiada temu, co robisz i jak postępujesz, to jesteś jednolitą, spójną osobą. Ale jeśli mówisz, że cenisz sobie prawdę jako wartość, jeśli czujesz też, że prawda ma dla ciebie wartość, ale nie mówisz całej prawdy, to tu jest rozrzut. Tu jest rozrzut i to wpływa na relacje i to też wpływa na seksualność, to bardzo wpływa na seks. Seks jest pierwszym rejonem życia, pierwszym jego elementem, który na jakąkolwiek niespójność wewnątrz relacji, a relacje budują osoby, które jeśli są spójne ze sobą, okay, to przekładają tą samą spójność na relacje. Jeżeli jedna osoba w tej relacji jest niespójna ze sobą, to tę niespójność też wniesie na relacje wcześniej czy później. I jeżeli w tej relacji jest niespójność, to ona objawi się w seksie jako pierwszym. Właśnie tam coś przestanie nam pasować, coś nam się znudzi, coś będzie już nie tak ekscytujące. Może będziemy nawet czegoś unikać. Albo myśleć sobie chwilami, a może później nawet częściej, Jezu, żeby już można by skończyć. Albo, dobra, nie chce mi się, no ale czasem trzeba, nie? To nie są powody, żeby iść ze sobą do łóżka. To są bardzo złe powody. I niespójność w sobie, ta nieintegralność w sobie, ona przekłada się później na to, jak działa relacja. I prawda jest potrzebna. Ta autentyczność, z którą wchodzimy w relację, ona jest potrzebna po to, żeby, no właśnie, żeby seks był przyjemny. I ja nie mówię, żeby seks był motywem, głównym takim motorem tego, żeby mówić prawdę. Ale jeżeli miałby być i to przyczyni się do tego, że będziecie prawdziwi, to niech jest. W moim przypadku tak było. I to jest okej. Okay. Mi to bardzo służyło. Pamiętajcie jeszcze o tym, że autentyczność to nie jest to samo, co emocjonalność. Niektórzy ludzie tak to mylą trochę, że jak jestem taka w emocjach i rozemocjonowana właśnie i to jest silne i to wyrażam, to znaczy, że jestem autentyczna. Nie, jesteś po prostu emocjonalna. Czy emocjonalny. A jeżeli jesteś autentyczny, to jest już postawa, która po pierwsze jasne zawiera w sobie te całe emocje z jednoczesną nadrzędnością wobec tych emocji, z odpowiedzialnością za nie w momencie, gdy się dzieją. Tak, jestem wkurzona, tak, jestem wściekła, tak, twoja decyzja, twoje działanie, twoje zachowanie wpłynęło na mnie tak, że w tym momencie po prostu bym cię rozniosła na miliony kawałków i to jest moje. I to jest moje. Twoja część była taka i to widzę. Ale wiem, że moja w tym też jest. Że tak się właśnie czuję. I to jest moje. I ja muszę się sobą zająć w tym momencie. To nie jest twoja robota, żebyś ty się mną zajął. Albo robił tak, żebym ja nigdy więcej się tak nie czuła. To nie jest twoja robota, żeby tak właśnie było. Nie masz mnie chronić jakby od moich własnych emocji, bo to jest moja robota.
Moja robota być nad nimi. Ale to, co teraz się stało, to jest po prostu chamskie i musimy nad tym popracować. Musimy coś zrobić z tym, co się stało. I to jest postawa, o którą chodzi. Co zrobimy z tym, co się stało? Bo tu mamy wybór, tu mamy pole manewru. I potrzebujemy właśnie tej prawdy. Wyrazić ją po to, żeby przyjąć i zaakceptować położenie, w którym jesteśmy. Bo dopiero z poziomu akceptacji tego położenia możemy coś zmienić. I chciałabym, żeby to wideo było takim rodzajem wytycznej. Czegoś takiego, co może Was odrobinę nakierować, jeżeli szukaliście słownictwa albo takiego kompasu, gdzie dojść, żeby dochodzić częściej. Jeśli to wideo daje Wam coś takiego, to super. Jeśli nie, przynajmniej próbowałam. Ale dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie, co Wy czujecie. Jakie są Wasze sposoby na to, żeby w relacji było przyjemnie, żeby utrzymać taką temperaturę? Jakie są Wasze sposoby? Ja tymczasem życzę Wam przyjemności, soczystości, dobroci i do usłyszenia, do zobaczenia.